Ach, kolejny zwykły dzień w God of War Ragnarok. Ostatnio odblokowaliśmy tutaj rzekę i teraz, jak zresztą widzicie, no rzeka pływa. Co nie? No i ta rzeka odblokowuje nam nowe możliwości. Elo, elo, list rekord. Czyli ogólnie rzecz biorąc, będziemy mieli nową, jakby dużo nowych instancyjnych rzeczy do odblokowania. No fajnie, sobie pochodzimy. Czemu nie? Fajna sprawa, fajna zajaweczka. Trzeba trochę tą instancję zwiedzić, zwłaszcza, że zapowiada się, że jest ogromna. Ej, czy to jest gołąb? Tak. Nie ma gołębia. Masz dobry uczynek, już przywrócił tu jakieś życie, brat. No i chyba się pośpieszyłem. No, tropem umarłych, rozpoczęta przysługa. Tylko skończony debil by się tym nie zajął, co nie? No i oczywiście w magiczny sposób zaraz po przywróceniu wody pojawia się łódka, ale no cóż, debil by nie wskoczył i nie pozwiedzał. Smok wylądował tam w górze. Znajdźmy do niego drogę. Ucho boli chyba, zapalenie, ale z tymi bladusza trzeba obejrzeć. Oj, tak. Dobra, jak głośność gry? Dobrze jest? Dobrze jest, pewnie, tylko standardowo. Chyba gitys. Płyniemy sobie łódką. Po tym, jak spędziłem trochę czasu w Asgardzie, trudno mi sobie tam wyobrazić Magniego i Modiego. Obu ich wychowała Sif. Czeka nas walka. Bogowie, czeka nas walka! No dobra, no i walu. Aha, Boże, on ma tego byczka rąbanego. Za tobą, uwaga! Jak cię zaraz, jak ci... Ja pierdolę, ledwo zaczynam, już dostaję w pierdol. Kurwa, no nie... Dobra, nie będziemy się wczytywać ogólnie. Dobra, nie ma to jak zacząć od porządnego w pierdolu. A ja do soboty mam L4? O bogowie! Ty to masz dobrze, Phoebe. Tobie to się powodzi, co nie? Ciągle na L4 jak królowa sobie tam egzystujesz. Dobra, gdzie jest ten cwaniak? Widzisz go? Gdzieś, kurwa, tam. Big Mikkel, 14 miesięcy, elo, elo! Gdzie jest ten cwaniak? Nie widzę go. No, i siedź cicho! Obrotu. I myk w pięści. I sru rozerwanko. Oh yeah. A ty co? Też chcesz oberwać? No kurwa, zagapiłem się. Widzicie, chwila nieuwagi. Elo, elo, alientche te. De alientche. No, kurwa. Będą mi tu jakieś gałgany świrować pawiana. Ja tu zajęty jestem, człowieku. Dobra. Tutaj szukajmy skrzynkę. Tam była fajna. Co to jest za przejście? Jakieś sekretne? Dobra, zaraz tam przejdziemy. Tu jest jako główny wątek, ale mnie bardziej to zainteresowała ta skrzynka, tutaj widzimy. Ale tutaj za to jakieś kwiatki, a nie zlecenie. Czemu nie? Coraz więcej zleceń. Czego chcesz? Czy jesteś ojcem? Tak. Więc musisz zrozumieć. Mój syn, ta zabawka była dla niego.
ale jego już nie ma. Tego dnia tyle zamętu i śmierci. Byłem przerażony. Szukałem syna. Proszę, muszę spotkać się z synem Folkwangu. Pomożemy mu, prawda? Co widziałeś jako ostatnie, duchu? Posągi. Dwa posągi. Smoki patrzące w różne strony. Rozdzielone jak ja i on. Ta zabawka doprowadzi mnie do syna. No tak, w końcu mamy tyle wolnego czasu, że... Historia jak inne w tej dolinie. Śmierć rozdzieliła tu niejedną rodzinę. On musi spotkać się z synem. Zgoda. Ach tak? Ha! Myślałem, że powiesz, pomaganie zmarłym jest bezcelowe. Nie tym razem. No ale widzimy, że tu jest do odblokowania. Dobra, zaraz się temu przyjrzymy. Wait, oho. Coś słyszę, jakby coś tupało, ale... Widzę, że tam jest zmiana pogody na pewno. Chodźmy zobaczyć, co jest tutaj. Absolutnie nie wiem, gdzie ja idę i co ja robię ze swoim życiem, ale zwiedzam. Łowcy. Nierozważnego. Skąd wiesz? Trafiliśmy tu. Aha. Okej, okay, co coś lepiej za łe? Gostek 852, dzięki za subskrypcję za pomocą Prime. Aha, okej, okay, dobra. No to faktycznie mega fajne miejsce. Nic absolutnie tu nie ma. No proszę, Matrix 98, 9 miesięcy, hi! Hi Matrix. Dobra, tutaj ogólnie jest zmiana pogodynki. Na razie jeszcze tego nie otwieram, bo szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia, co to zmieni. W sensie, czy faktycznie to coś zmieni. Więc na razie tego nie ruszam. Jak dalej pójdzie, wkrótce dotrzemy do kryjówki smoka. Kurde, no idzie się za dużo. Trochę za dużo rozwideń, denerwuje mnie to. Albo dobra. Najgorzej, że właśnie nie wiadomo, kiedy ma być noc, a kiedy ma być ciemno w sumie. W sensie, na pewno w dzień można przejść przez jedną przeszkodę. Musimy przedrzeć się przez te pnącza. A one pewnie... Przez które pnącza, przepraszam bardzo? A, te pnącza, dobra, no to te pnącza to akurat... No to idzie ugrać akurat. Dobra, mamy młodego. Młody, zrób swoje akrakadabra. Zaczniemy tutaj, zmieńmy mu strzały. Hałka! To jest jego akrakadabra, jakby ktoś się zastanawiał. Okej. Dobra, po zastanowieniu tutaj jednak wyjdzie. Pójdziemy, uderzymy. Ta, wiem. Blisko było. Hałka! Dobra, jeszcze raz ta twoja hałka, czyli tak. Tu jeden. Tu drugi. Hałka! Naprawdę? Jeszcze raz, bo widzę, że... No i widzicie, tak to jest właśnie z rozwiązywaniem zagadek. Hałka! Hałka! Dobra, udało się. No, troszkę zajęło ci. Droga wolna. Droga wolna. Trzeba przyznać, że troszkę mu zajęło rozwiązanie tej zagadki. Hałka! Potężne zaklęcie rzucane przez młodzika. No, zobaczmy. Szept świata, tak zwany. I to jest włóczyskiem. Mamy to, z czego to jest tak spoko, mi się podoba. Ale to może nawet być lepsze w sumie. Zobaczmy, jeszcze raz. Okej, okay. Wydaje się tak fajne, powiem wam szczerze mówiąc. Do włóczyska.
Mamy też tu jakieś przejście normalnie w świecie. I słyszę smoka. Tu możemy na drugą stronę przeskoczyć. Chodźmy zobaczyć, co jest tutaj. Słyszę smoka. Ogr! Nie przejdziemy, jeśli ten łajdak będzie próbował nas zatłuc! Musimy podejść bliżej! O, to wiemy. Dobra, zaraz podejdziemy do tego bałwana. Chodźmy tu jeszcze zobaczyć. A, tu jest powrót po prostu, gdybyśmy chcieli szybciej wrócić. I tu są rośliny do spalenia, w sumie. Nie tym. Hałka! Hałka! Dobra. To to spalmy. Dobra, no to co? Chyba tam damy radę podejść bliżej, prawda? Tutaj jakoś. Patrz, co robi! No co, ty nie dasz rady? No podejść bliżej. Zaraz go zatłukę z daleka i tak się skończy. Masz kurwa. No nie idzie nasz ten bohater, nie chce tam nawet wskakiwać. Bo troll mu przeszkadza, co nie? Ja wiem, że muszę te coś gówno zabić, tylko muszę tam podejść jakoś. A nasz bohater nie chce tutaj iść nawet. Dobra, szukamy innej drogi. Ewidentnie to chyba jeszcze nie teraz tędy droga. Ewentualnie w nocy trzeba przyjść. Dobra, tu jest w ogóle jeden ten kręciołek. Dobrze, że go znaleźliśmy. Tam gdzieś smoczysko lata jeszcze. Dobra, jedno z głowy. Zaraz tu się zmienia. Tutaj już można zmienić pogodynkę. Kurwa, nie wiem, czy chcę tą pogodynkę zmieniać. Dobra, tam jest drugie efekt, widzę już. W sensie, ja nie mam taki problem, że nie mam absolutnie, nie wiem, co to mi da. Ale zaraz zmienimy, no niech będzie, jeszcze raz. Dobra, gdzie jest ostatni? Kojarzy ktoś? Bo przydałby się jeszcze ten ostatni. Tam był drugi, dobra, spójrzmy gdzieś w tym kierunku może. Tam jest ostatni, może gdzieś tutaj. Na rzece. Nie, no wiesz co, daleko ten jest ok chyba. Zaraz spróbuję go jeszcze raz zabić, niech stracę, ale poczekajcie. Gdzie jest ostatni ten od skrzyni? Ktoś coś wie albo kojarzy? Dobra, zmienimy tą pogodę, może jak zmienimy pogodę na inny dzień, w sensie na noc zrobimy, to może będzie rozwiązanie. Pokus, pokus, czary mary, niechaj będą dziś koszmary. Ało! Zawsze mnie zastanawia i przepraszam bardzo, co to zmieniło. Nie wiem. Coś tu się zmieniło? Tam gdzieś ten zaułek, tutaj w sensie. No powiem wam tak, nie mam pojęcia, gdzie jest ostatni, nie, no nienawidzę tego, come on! Gdzie jest ostatni ten, obrotowy, no come on, no nie chcę, nienawidzę tego, szukaj kurczę jakiegoś igły w stogu siana, no come on! Gdzie to jest? Siema. Musi zejść na prawie. Jeju, no nie wierzę, szukanie jednego elementu. Gdzieś wysoko? Wysoko, nisko? Tu jest jeden.
Dobra, wejdźmy tu jeszcze raz. Kurwa, no nie wiem gdzie jest. Dobra, zaraz do tego wrócimy. O! Jak skitrane! Otworzyło się? Ja pierdykam, jakie skitrane to było! Dobra, udało się, czaty, zrobiliśmy to. Dobra, szybkie otwarcie. Jabłko z gałgaństwa. Niestety teraz, żeby odblokować kolejny poziom życia, to bardzo dużo trzeba tych jabłek wytegować, ale jest. Dobra, siupsą. Dobra. Jeszcze ktoś to sugerował, żeby spróbować jeszcze tego ogra ograć z laserowej dzidy. To oczywiście spróbujemy. On ma tu tego bałwana jednego. Właśnie ten głaz w ogóle doleci, zacznijmy od tego. O, chyba nie. Tam jest. Doleci chyba. Laserowa dzida trafi chyba w tego bałwana. Zobaczmy. Nie wiem, czy on w ogóle dostaje, ten gałgan tam, młodzik. On chyba w ogóle nie dostaje, czaty, wiecie? O kurwa, dostałem. Dobra, dupa. Trzeba naokoło pójść, bo to się nie ugra. Dobra, niestety w tej chwili tego nie zrobię, musimy iść naokoło. W sensie, no musimy pójść do rąbanego ogra. Bo kur widzicie. No więc bracia, jakim cudem zdołaliście zabić Garma? Właściwie zabiliśmy go kilka razy, ale wciąż wracał. Pomyślałem, że może aby powstrzymać bestię bez duszy, należy mu ją dać. Więc dałem mu tę, którą miałem przy sobie. Że co? Fenrira. Pamiętasz to światło, które widział ojciec? Kiedy umarł Fenrir i przez przypadek użyłem magii? No dobra, coś ciekawego dostałem? Wait. No dobra, wydawało mi się. Część jego duszy wypełniła mój nóż. Kiedy się zorientowałem, umieściłem duszę Fenrira w garmie. Ho, ho, ho! Sprytnie, chłopcze! Wielka bestia z Hel z duszą wiernego psiska. No genialne! Wspominałem już, że nienawidzę dżungli? Chyba tak. Po prawej! Ta, po srawej. Dobra, tu na chwilę idziemy. Zmieniam! Poczekaj, zmienię broń. O, dzięki. Cicho! Wszystko gra? Ta, wszystko pod kontrolą! O kurwa, jak mi przebił tarczę! Łamaga! Nostan przesyła 10 złotych. Znajdź Nixę! Wzmocnię całą resztę! O, wzmacnia całą resztę? Nie poczułem. Chodź tu, kurwa, jebnął mnie. No to się teraz rozjuszyłem. Jak ci zaraz dzidy zawalę z laserowej, to się nie pozbierasz. No, wzmacnia całą resztę. Nie poczułem.
że tak powiem. Ach, kolejny kryształ. Zatrzymajmy go, dopóki nie wymyślimy, co z nim zrobić. Oks, niech tak będzie. Wait, poczekaj, znowu nie wiem. Znowu się, co to? Przepraszam bardzo. Co to jest, ślepy zaułek? Nie no, nie, zaraz mi coś trafi po prostu. Przepraszam bardzo, co to jest za miejsce? Znowu jakiś... Tu niczego nie ma? Po co ja tu przyszedłem? Jest zawalone? Ojcze, jak duży był twój największy wróg? Nie jestem pewny. Nie pamiętasz? Dlaczego pytasz? Nie wiem, żeby się porównać? To nie są jakieś zawody. No, na razie nie. Okej, okay, czyli przyszedłem tutaj na ten skrawek po nic? No, to nie jest zła akcja, czaty, ale na razie to... Na razie to w chop przypływam gdzieś i okazuje się, że tam absolutnie niczego nie ma. Mimirze, co miałeś wcześniej na myśli, mówiąc, że Sif nie była dobrą matką? Po prostu taką ją pamiętam. Czekaj, dobra, później. Idę pogadać z tym ogrem, bo... Czeka nas walka z ogrem. Tak, czeka nas... Jesteśmy gotowi? Tak, kurde, byczku, co mamy być niegotowi z jakimś ogrzyskiem zawalczyć? Błagam cię. Do walki! Tak, idę! Jalpa! Tak, musimy tego gówniaka zabić. Tak, wiem. Myk, ogłuszonko. I czas na ostrą jazdę. A, tu jest jeszcze drugi gnoj. Kurwa, smoczysko przyleciało. Łatwo. On był nasz, ty podły oportunistą. Dobra, przy... do gniazda! Chodźmy do niego! Przyleciał smok i ogarnął temat, łatwo. Tyle byłoby w temacie walki. Wziął i ukradł mięsko. Siemasz, Andril. Możesz już być synem. Dziękuję. Nie mogę się już doczekać. Dam mu ten podarunek i opowiem o ludziach, którzy mi pomogli. Teraz ty pomóż nam. Co pamiętasz z tego dnia? Wszedłem do sali biesiadnej i Thor tam był. Wiesz, co tam robił? Krążyły pogłoski, że szukał obozu wojskowego Warnów. Nie chciałem mieć kłopotów, więc szybko wyszedłem. I tyle go widziałem, ale może inni wiedzą coś więcej. A może Thor się z kimś umówił w tej sali biesiadnej? Ej, myślisz, że spotkał się z mamą? Skamieniała pamiątka. Ze mną Fej nigdy nie piła. Nie zrobiłaby wyjątku. Czasem wcale nie znamy tych, których kochamy, bracie. Sugerujesz, Mimir, że moja Fej była alkoholiczką? Nic dziwnego. To rodzinne. Dobra, skamieniała kość. Dobra, i żeśmy rozdób... No i co? No i... O, cholipka, niewiarygodnie. Żeśmy to w ogóle zauważyli, tego bydlaka śmierdziela. Co nie? Dobra, ogólnie to tam byliśmy po drugiej stronie. Tylko teraz, ja się zastanawiam teraz, jak miałbym się tam dostać, bo ostatnio to się jakoś tak... Chyba górą? Tam jakąś bramę... No bo, przepraszam bardzo, jak my się mamy tutaj dostać na drugą stronę tego mostu? I tam na przykład do tej skrzyni teraz. No dobra, chyba nie tędy w każdym razie. Chodźmy tutaj, bo to jest jakieś przejście. Nie lubię dżungli, bo kurczę, niewiele tu, bardzo mało tu widać. W sensie tu jest strasznie dużo. Ciężko zdefiniować, gdzie jest zaułek, a gdzie nie ma zaułka. Chodźmy na drugą stronę. No i gdzie ja teraz, przepraszam bardzo, idę? To tak, smoczysko jest tam na górze. I smoczysko da się wspiąć chyba tym spięciem. A to gdzie ta droga prowadzi teraz? Też nie wiem, ale idziemy odblokować. O, Renifer, ale numer. Siema, Renifer! Ej, wielkoludzie! Szef potrzebuje twojej pomocy z przyprowadzeniem tego jelenia do Drzewa Świata. Szef, nie ja. Czaisz, ja niczego od ciebie nie potrzebuję. Nażarłem się jeleniej karmy i mam się świetnie. No, ale pogadaj z nim, jak będziesz w świecie między światami.
Jelenie pół roku, pół roku. Okej, dobra. Czyli krótko mówiąc, porozmawiaj z Ratakowskim. A żeby porozmawiać z Ratakowskim, to musimy jakby chyba ruszyć trochę wątek główny. Dobra. O ty bydlaku śmierdzielu, ja cię znam, kwiatku. Ja znam tego kwiacisko. Wredne. Wredne kwiacisko. Dobra, zaraz to ogarniemy. Tutaj się zejść na pewno. I tam pójść, tam jest łódka. Dobra, poczekaj, muszę tego kwiatka ogarnąć. Szukam kwiatka głównego. Gdzieś tam jest chyba. No. Kwiatek główny ogarnięty. Dobra, cofnijmy się. Cofnijmy się, otwórzmy sobie skrzyneczkę. Oczywiście. No i dobra, chodźmy tutaj zobaczyć, co jest tutaj. Na pewno mamy ślady z chyba smoczyska, czy czegoś. Więc to tu prowadziły te ślady. Za to, gdzie prowadzi ten zaułek? To jest bardzo dobre pytanie. Gdzieście my się wybieramy w ogóle? Jaka eksploracja porąbana. Dobrze, mamy czas, w ogóle chillera, utopia. Co nie? Pełen chillał, tam jakiś... Szlak zniszczenia. Tutejsza zwierzyna jest dość drobna. Ten smok musiał bez przerwy jeść, by tu przetrwać. Dobra, no możemy iść, jelenie, dobra. Możemy iść i tutaj, tą drogą. Nie widzę żadnych przeciwności losu. No, to miejsce wygląda bardzo zachęcająco ogólnie. No, ale ewidentnie, no, coś jest na rzeczy. No to co, młody? Schodzimy do tej jakże elegancko wyglądającej jamy? Co może się źle wydarzyć złego? To jakaś klatka? Na to wygląda. Przepraszam bardzo, rozdupczyłeś? Czy ja mogę czegoś rozdupczyć? Halo? Aha. Dziękuję. Oho, kamyk. Kolejny zagadkowy kryształ. No nie, no tego nie wezmę. Dobra, pojawi się pewnie w tym... u tego, jak mu tam się, jak on się nam nazywał. U Bromixa się pojawi miasto pewnie. Miasto pełne możliwości. Aha, miasto pełne możliwości. Dobra, idziemy dalej. Fragment amuletu, okej. Drzwi otwarte. No i bydlak z zaskoczenia! Tu jeszcze jeden był. Coś tak mi się kojarzy. A może nie? Okej. Nie było to jeszcze jednego bydlaka i ośmierdziela? Wait, my tu nie byliśmy przypadkiem? Chyba byliśmy, bo... Ta, no szliśmy tędy 100%, dobra. Tu byliśmy, dobra. Okej, nieważne, coś się zamotaliśmy leciutko. Ale tu nie byliśmy. I słyszę, jakby kurwa miała tu być właśnie jakaś epicka bitka, ale tu nikogo nie ma. Dobra, idziemy dalej w takim razie.
Wait. Ej, tu też byliśmy chyba. Dobra, zgubiłem się. Gdzieś mi tu jest, przepraszam bardzo. Czemu mi kompas przestał pokazywać? Nie no, zaraz mnie coś trafi po prostu. A tu cię. Zmieniam strzały! Co ty robisz? No nie wierzę, ugryzł mnie jeszcze. Co, nie ten? Wybuchnie! Czemu mi przestał pokazywać kompas? No zaraz mnie coś szlak trafi, no po prostu. I dlaczego tu jest zagadka do rozwiązania? Mówisz, Chandril? Oho! Okej. No dobra, przyznam się już, szczerze mówiąc, że akurat tego... No to się totalnie spodziewałem. Dobra, młody. Zmieniam! To dobrze, że zmieniasz. Kurde. Nie ten przycisk! Dobra, jednak nie mam iść w dół. Co dosyć jest ciekawe, bo... Okej. Czemu? Co jest? Co ty tu znowu robisz? Ale na górze byliśmy właśnie, o to chodzi. Co jest? Kurde, no nie wierzę, no. Nie wiem, co Główniak mówił o tej wysepce, ale generalnie, no coś jest, kurczę, nie tak. Ja się, wiecie co, ja się zapiszę, a po czym wczytam na ten sam save, bo kurczę, zaczyna mnie irytować. No cześć, zobaczmy cele. Gdy będziesz gotowy... Nie, chodziło mi ten przysługi. Dotrzyj do żerowiska smoka. Znajdź drugą połówkę zwoju, zabij pożeracza dusz, zwab smoka. Ślady doprowadziły nas do pustego smoczego gniazda. Być może uda nam się znaleźć sposób, by z powrotem zwabić do niego bestię. Aha, dobra. Powiem wam, że to było tak bardzo nieoczywiste. Jeszcze ten kompas przestał działać, więc zaczęło mnie to pomału irytować. Okej, teraz kumam. No to poprzyznam się szczerze mówiąc, że... Dobra, okej. Okej, niech tak będzie. Ale powiem wam, że trochę mega nieoczywiste, jak mam być szczery. Dobra, ty. Dobra, jak jednego zabijemy, to drugi sam tam pójdzie, bo już to przerabialiśmy. Dobra,
Nie wiadomo czemu oczywiście, ale tak jest. O, drugi już tam siedzi. Kurde, nie ten przycisk. Ajajaj, ale przypał. Ja pierdykam, no to teraz go nie zwabimy. Bo nie otworzy tego. Dobra, jeszcze raz, kurczę. Nie, nie to! Kratos, debilu, nie to. Dobra. No prawie się udało, prawie się udało. No trudno jak na zagadki Gowa, dobra. No teraz ile trzeba czekać, żeby te gałgany się zespiły w sumie? Nie wiem, mam sobie tutaj coś przeczytać może? Miasto pełne możliwości. Okej, jest to chyba najbardziej irytująca zagadka, w jaką mieliśmy okazję się bawić. No co jest? Halo! Jak daleko muszę się ubrać, żeby te pieski łaskawie się zespiły? Dobra, taktyczne okrążenie. Ja pierdykam. Są, dobra. Dobra, spróbujmy, chodź. Chodź, chodź, bydlaku. Czy one są głupie? Atak z prawej strony! Po lewej! Przepraszam bardzo, jak one mają pojechać na górę, jak one jak tu nie chcą wejść? Wejdziecie tu? Nie? Może kurwa za nisko jest, nie wiem. Za tobą, ojcie! Rozwiązuję zagadkę, nie męcz mnie. O kurwa, jest tu! Dobra, no i co teraz? No, no. No i teraz jest problem, mam tak jak mam być szczery. Kurwa. No i teraz, ej, możesz to... Przepraszam bardzo, jak ja mam teraz stąd wyjść? Dobra, spróbujmy w takim razie. Alfa! W ogóle jak go zbi... Wybuchnie! Żyje? Żyje. Dobra. No to się udało, powiem wam. Ale jak na God of War, to chyba była najtrudniejsza zagadka ever. O, w ogóle zacięło się. Dobra. Udało się. Łatwo. Wracajmy do smoczego leża. Wracajmy do smoczego leża. Tak, przyznam się, że jak na zagadki God of War, to chyba jedna z trudniejszych zagadek. To twórcy polecieli już takie tango, że łopanie. No bez jaj, że łańcucha nie zrzuciłem. Nie wierzę. Dobra. Kurwa, no to musimy... No to chyba musimy właśnie zrobić gigantyczne okrążenie dookoła świata. No po prostu, no nie. Nie wierzę, nie! Przecież to zajmie nam milion lat! Tędy byłoby chyba szybciej. Znałeś Garma, Mimirze? Dlaczego został uwięziony? A, dziki wartownik z Hel. Ciężko uwierzyć, ale Midgard był kiedyś większy. Póki Garm, wtedy jeszcze szczenie, nie zgłodniał. Pożarł Midgard? Tylko kilka górskich łańcuchów. I piątą porę roku, te pomiędzy zimą i wiosną. I słowo opisujące ten stan, kiedy jesteś tak głodny, że aż przestajesz być głodny. Wkręcasz mnie. A w życiu!
Dobra, parkujemy. Dobra, musimy troszkę pobiegać, bo... No, no cóż, żeśmy łańcuchów nie zbili, bo ja tam sobie nie zauważyłem, że tam są łańcuchy. Szczególik, mały oczywiście. Zwykła przebieżka z Kratosem. Siema, magiczny reniferze, witam cię, miło mi cię widzieć. Siemanko, reniferku, elo, elo. Jeżeli oczy nie mylą, chyba spotkaliśmy jelenia lata. Zrobiło się gorąco, czy to ja tak rozgrzewam atmosferę? Nie, ty, jelonku. Możemy wracać? Zrzućmy łańcuchy, o którym zapomnieliśmy. I jeszcze raz biegniemy do smoczyska. Niech mi ktoś powie, że to nie są elementy, które mają sztucznie przedłużyć grę. No przecież to jest typowe zagranie, żeby ta gra była milion razy dłuższa. Siema. A może deserek? O bogowie. Dobra, to jest... Siema! No i nie podobasz mi się. O bogowie. Nie ten przycisk, pomyliłem się. Kurwa! Halo! Nie podoba mi się to.
kurwa! Nie, 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 nie! Wstawaj, kurwa! No jak mnie wkurwiaj. Kurwa, ostatni kurwa jebane ciosy jeszcze tak mnie załatwił. Kurwa, no możesz go kurwa paść w końcu? Ja pierdolę. Pod koniec zacząłem się chyba za bardzo stresować. Przynajmniej zdążył się najeść. No. Miejmy nadzieję, że ze smokiem od Birgira pójdzie nam łatwiej. Pod koniec zacząłem chyba wpadać leciutką panikę. No i troszkę zacząłem wpadać w panikę. Esencja... O, witalność. Mamy to. Zapewnia małą, stałą regę... O kurde. Ej, to jest kozak w sumie. Włóżmy to. Zamiast... Zamiast tego. I co, regeneruje mi się zdrowie cały czas? Ej, faktycznie, ale kozak. Ej, to jest super. Dobra. Dobra. Jeden bałwan z głowy. No to co, idziemy na drugiego bałwana w takim razie. No, jeden bałwan z głowy, no to... Idziemy na drugiego cwaniaka.